poprzednim odcinku wymieniłem już tutaj kupę tych tranzystorów. Dzisiaj już wymieniłem cztery kondensatorki w kontrolce mocy. I czas, by dobrać, słuchajcie, tranzystory od prądu, od prądu spoczynkowego, czyli te tranzystorki, które siedzą na radiatorze, które regulują prąd spoczynkowy jak w miarę nagrzewania radiatora, nie? Momencie. No i z tego co mi wyszło tutaj, to słuchajcie, to jest tak, to jest w ten sposób, że one na 120, kolektor baza 120 V, wysokonapięciowe, nie ma takich w sklepie, bo już byłem. Będziemy coś tutaj zaraz dobierać, słuchajcie, i prawdopodobnie BF-y jakieś wstawimy, trochę mocniejsze, i zobaczymy, jak to będzie stabilizować ten prąd spoczynkowy. Będzie trochę zabawy, no. BF459, już widzę jeden ładny tranzystorek. NPN, tutaj są SD. SD339 to odpowiednik naszego 139. No, zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Będziemy sprawdzać, słuchajcie. BF459 to jest dużej mocy. SD339 335, to 135, to może być mały. 457 459, słuchajcie, 459, co to jest? BF459, czy to w ogóle NPN? Chyba NPN. Zaraz sprawdzimy, zobaczymy, co tutaj się, czy się nada w ogóle w tym miejsce ten tranzystor, ale myślę, że się nada. No, wykrywaj. Dwie diody. Dzięki. Powodzenia. Co on tu robi? 459. Zobaczmy ten drugi moment. No, to nie jest ok. NPN, kolektor. Czyli tak, emiter, kolektor, baza, emiter, kolektor, baza, emiter z tej strony, czyli tą stroną. No dobra, no będzie wszystko dobrze, tylko że do nich będą potrzebne podkładki mikowe. Dobra, jeszcze to nie tego, to trzeba dobrać będzie, wiecie, bo to nie jest takie popsiup, że sprawdzić notę katalogowo trzeba będzie, bo tu może być surprise. Zobaczmy, co tutaj siedzi. TE988, to nie ma to w ogóle co innego. Trzeba wstawić tu jakiegoś BF-a na wysokie napięcie i będzie dobrze, no. SD. SD. Zobaczymy, czy nie będzie pływał, no, na ten prąd. To się wszystko okaże w praniu. Jednego BF-a znalazłem, a gdzie drugi? SD. A w ogóle właśnie te SD339, co to jest? Musimy sprawdzić w nocie katalogowej. SD339. O kurde, a co mu? Nie ma takiego? SD 339. Wydaje się, że to może być 139 odpowiednik. SD 339. Jest. 90 V, mało, pół, nie pasuje. A co to kurde? To nie to.
90 V. Czy to to? Nie, to nie to. To nie jest 2SD. Dobra. BF459. Takie by mi się przydały dwa. Teraz może coś znajdziemy. Kurde, wszystko te SD339, a nie ma tego w nocy katalogowej. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, mam jeszcze nawet te zielone 135, kurcze oryginały. Mi się udało jedną sztukę tutaj gdzieś zakomitować. DB139, 136, mały, ruski. D140. No nic, trzeba będzie wyszukać coś w nocy katalogowej i lecieć do sklepu, coś odpowiedniego, nie? Z tego co tu widzę, to cienko to widzę, akurat w tym. Może się uda znaleźć coś odpowiednik. No dobra, ja się biorę do szukania, jak znajdę, to będziemy coś tu dalej kręcić. Słuchajcie, zastosowałem BF258 i zamontowałem go w ten sposób na radiatorze. Jest to odseparowany, słuchajcie, od radiatora. No zobaczymy, jak to będzie stabilizować prąd. Pasty, jak widać, nałożone jest dookoła, wszystko pięknie, ładnie wklejone. Zobaczymy. I co? Pewnie byśmy mogli zacząć go wstawić bezpieczniki, przez żarówkę podpinać, sprawdzać, co tu się dzieje na tych tranzystorach. Czy jeszcze coś leży, czy nie? Trochę części wymontowałem z niego. Dobra, słuchajcie, montujemy rezystory emiterowe jeszcze, dopóki go nie włączyłem. I zaraz będziemy... Okej. Zaraz będziemy go podłączać, spróbować go odpalić bez końcówek mocy. Zobaczymy, co go jeszcze tutaj boli. Tfu, tfu! Może nie boli. Czy tak głęboko je zepchnęłem? Dobra. No i dobra, słuchajcie, tak, zasylikonowane, znaczy te tranzystory, te od prądu. Dobra, przedłużacz, diody wlutowały, a nie wlutowały, a właśnie, widzicie? Co chodzi jedna? Dobra, te trzy przylutujmy. Mostek. Muszę troszeczkę wepchnąć. To jest na styk. Dobra, diody są. Nie ma, chociaż płytko też sprawdźmy jeszcze wszystkie tranzystory, czy tu nie ma gdzieś
Czasami lepiej trzy razy je sprawdzić, żeby zaraz był dym. No. Tu przylutowany, tu przylutowany. Widzę, ale to nie mój lód. Tu jest dobrze. Dobra. Podpinamy, słuchajcie. Przez piczniki. Wstawmy sobie tak. Na początek wstawmy sobie odpalny. Gdzie tutaj są te bezpieczniki? Moment. Tylko teraz tak. 1,25 ampera, który to jest. Ten. Odpalmy sobie najpierw 220. Sprawdźmy, czy mamy zasilanie. Przez żarówkę oczywiście, nie? Teraz tak. Przewodzik musimy przyłożyć z żarówką. Jeszcze sypełki się narobiły. Łączny zasilacz. No. Czyli jednym słowem jest ekstra, słuchajcie. Kondensatory się naładowały. I dalej jest cisza. A jest cisza z tego powodu, bo reszta bezpieczników nie włożona. I tak ma być. Czekajcie, bo tutaj już się zaczynam. No, się zaplątałem. Dobra, wkładamy bezpieczniki i sprawdzamy, co się dzieje na bazach tranzystorów. Ale to już za chwilę. No dobra, słuchajcie, odpalamy przez żarówkę. Bezpieczniki włożone. O, wiutki się zapaliły. I co jest? Jedna zgasła, słuchajcie. Ale wykonał nie zgasł. Czyli jednym słowem mamy gdzieś protekta. Na schemacie, z tego co tutaj widać, diutka LED siedzi tu. I teraz tak, zasilanie. Będziemy musieli posprawdzać wszystkie napięcia. 24 V na parę różnicową. Czyli tutaj z tej diody Zenera. 1,2 W bodajże. D109. 22 ma być. Diutka Zenera. 24 na wyjściu. I teraz tak. Ta diutka jest zasilana od plusa pomocniczego. 45 V. Przez dwie diody i tranzystor PNP i leci tu do minusa, do minus 46, czyli jednym słowem tu nie równoważy nam prądu i z tego co tutaj wychodzi, baza jest sterowana Q105 NPN, NPN, czyli takie małe źródło jakby prądowe. Bym źle podstawił tranzystor. Ten jest poczynkowy. Dobra, pomierzymy napięcia i sprawdzimy, co tutaj jest na tym zasilaniu najpierw i co mamy na końcówce. Bo albo
albo ten PNP tranzystor, albo ten, który podstawiłem, BF, nie zadziałał, te dwa były wymienione. Znaczy już teraz to już mogło być zepsute. Dobra, będziemy analizować sobie potem, a na razie zobaczymy, co tutaj jest z napięciami. Kurczę, no morduje się nad nim już drugi dzień i słuchajcie, jest tu parę takich, prawdopodobnie jedna para różnicowa pod obciążeniem się psuje, bo na wejściu mam prąd stały, 0,5 V, niedużo, ale już później nie wysterowuje mi całkowicie górnej połówki sinusoidy. Tu sobie podpiąłem generator i sprawdzam na oscyloskopie po kolei co i jak, no i na to wychodzi, że jest ból. Słuchajcie, jest tak, cyk, zadziała i gaśnie jeden kanał. I teraz tak, te diutki, to nie wiem, czy one mają się świecić, ale widocznie mają się świecić, bo czekajcie, może jakoś mi się uda tutaj to postawić, kamerkę na tym statywie, żeby było coś tu widać wewnątrz. Guzik tu będzie widać, dalej nie odsunę, ale to nic. I teraz tak, na pierwszej parze różnicowej sygnał mam, momencik, zróbmy głośniej, z generatora auto, co jest, dobrze, z tej strony. Podpięty? Podpięty. Moment, ja muszę na oscyloskopie wybadać, o co tu kamal. 0,5 V na wejście. Generator zapięty, przełącznik na aux. Volume, aha, włączony, dobra. I teraz tak, jedna się zapala, druga gaśnie, tak jak widać. I co my tu mamy? My tu mamy tak, na driverach. No jest, sygnał jest ok, tylko moment, muszę tutaj teraz zrobić auto. Zobaczcie, ja tak będę kręcił to kamerą. Na jednym driverze, na drugim driverze jest dolna połówka, jak widać. O, odjechało, dobra. A na tym mam minusowe napięcia. Zobaczcie, minus 43 V, minus 43 V. I z tego co widzę, to tak, na wejściu pary różnicowej tego sprawnego kanału, zaraz momencik, niech tu będzie, musimy zrobić, czemu tu teraz sygnału nie ma, o co tu kamal, znowu coś się pozmieniało, auto, no cyrk, słuchajcie, cyrk. Bez pieniędzy. Dobra, zaraz. Pomału. Co chwilę to jest co innego. No, a tu mamy plusowe napięcie. Mamy 0,5 V, a z tej strony mamy ponad 1 V. 2 V na działkę ustawmy. Na bazach. 1 V. 0,5 V, ale nie mamy sinusa. Kurde, co jest z tym sinusem? Może coś przełączyłem, a jak? Jest sinus, tylko bardzo mały, słuchajcie, ale jest. Dobra. Już wam pokażę. Na jednej parce różnicowej, tak jak widzicie, mierzę, mam elegancko wejście, nie? Na drugiej parce różnicowej, już przykładam, mam dobrze teraz wejście. Jedna parka, druga parka. W tym, że to jest pomiar AC, a zróbmy DC i zobaczcie. Na jednej parce mam do góry o 1 V, a na drugiej mam normalnie.
czyli jednym słowem, i słuchajcie, a teraz druga baza, czyli ze sprzężenia zwrotnego tej, co działa, końcówki, a tej, co nie działa, mamy prąd stały, zobaczcie na bazie. Czyli jednym słowem jest tak, na tutaj mamy o 1 V podniesiony do góry napięcie, gdzie tu powinno być 0 prądu stałego. Zresztą to tutaj jest separacja kondensatorem, tu są dwa rezystory do masy, także z tej gałęzi nic tu nie wejdzie, z stałego prądu. Tutaj jest masa, GND, i tutaj mamy też separację, ten kondensator wymieniony. Tego jeszcze nie wymieniłem. A nie, ten też już wymieniony. 100 na 10 V, tak, jest wymieniony na 100 na 25. Także mamy pełną separację, czyli napięcie stałe musi przechodzić przez parkę. I teraz, kurde, zaczynam się znowu zastanawiać. Słuchajcie, nie wiem. Jeden kanał ruszył. A z tym drugim, kurde, się motam. I teraz tak. Wejście, tu nie mamy końcówek zapiętych tranzystorów, ale wejście mamy tutaj, powinniśmy mieć 0. Tu idzie i wchodzi na parkę właśnie, nie? dziewięć siedem dziewięć to bym miał, tylko to są NPN-y, a mi są potrzebne NPN-y, znaczy potrzebne PNPN-y. Dobra, kurde, ja nie zrobię, ja przecież ja się w Polsce urodziłem, jak ja mogę nie zrobić. Słuchajcie, jest tak, po wymianie praktycznie wszystkiego w prawym kanale dalej jest ten sam efekt. Przysypałem tutaj nawet rezystory, słuchajcie, tranzystorki, kondensatorki, i mam takie dziwne zachowanie, po prostu gaśnie mi lewa diutka. Prawa ma wzmocnienie, lewa ma tak jakby minus 46 V, tak jak tutaj widać na schemacie, nie? Tylko tyle, że minus 40 idzie na całość, tak jakby nie miała parka. O to nie pracowało. Sprawdziłem, rezystory posprawdzałem, wszystko posprawdzałem, no i czas po prostu, wiecie co, trudno, najwyżej spalę. Najwyżej spalę, ale wstawiam, bo prawdopodobnie bez tranzystorów mocy może się tak zachowywać, chociaż niekoniecznie, bo lewy kanał się fajnie zachowuje, ma wzmocnienie już na wyjściu i pięknie, a prawy, kurczę, jeszcze go boli po prostu, no. Tak jakby przy dużym sygnale wejściowym dopiero się otwiera tranzystor. Zobaczymy, jakie będzie miał zniekształcenia, potem może będzie łatwiej znaleźć. Teraz słuchajcie, tranzystorki się pięknie prezentują. Są wstawione tak, jak ma być wszystko. Zobaczymy, się podniesie któryś dykielek? Zaraz będziemy odpalać. Dobra, chwila prawdy, słuchajcie. Żarówka podpięta, generator wyłączony. Na zero jest. Włączam. Prąd płynie, słuchajcie, i nic nie przygasło, będzie działać. Fajnie, kondensator się naładował i zaczął płynąć prąd. Czyżbym, kurde, trafił wszystko? Zobaczmy, puśćmy sinusa. Obciążymy go zaraz i będziemy testować. Zobaczmy, co jest na wyjściu. Dobra, zanim obciążymy, to ustawmy prądy spoczynkowe na 20 mV na
emiterowych rezystorach. Ustawimy sobie 20 mV i wtedy dopiero będziemy podłączać obciążenie. Wyłączony generator, wyłączony. Dobra, ja się biorę do ustawiania i za chwileczkę będziemy coś tu testować. No, pokażę wam jak to, co tu wyjdzie z tego. Dobra, słuchajcie, ustawiamy prąd po takiej reanimacji. To zrobimy to w miarę to po ludzku i bezpiecznie, tak mi się wydaje przynajmniej. A jeśli się nie wydaje, to tam wiecie, jedna łapka w dół, we w to, jedna w to, to tam mała różnica, słuchajcie, jest tak. Ten Luxman ma, ja tutaj wstawiłem trochę na wyrost kondensatory, ale tylko takie po prostu akurat miałem. I bardzo dobrze, bo na 100 V, niby powinny być na 50, ale wstawiałem na 100 V, że w razie coś przebije, to kondensator zostanie w całości. I teraz tak. Tu mamy jeden punkt TP1, TP2 pomiarowy, a tu mamy lewy kanał TP1 i tutaj aż TP2 w tym miejscu, czyli TP4, TP3, TP4. I teraz tak, podpinamy się pod te dwa punkty, ustawiamy lewy kanał. Oczywiście ja w tej chwili będę ustawiał na minimum prądu spoczynkowego, bo nie puszczam całego napięcia. Tutaj macie woltomierz i w oryginale ma iść 20 mili. Ma być strat na straty na tych emiterowych rezystorach, ma być 20 mV. On teraz skacze, no bo trzeba zewrzeć. No. Jak zewrę, to bo to z automatu jest 0. Dobra, ale ja go ustawię teraz nawet na 5, jak mi się uda jak najniżej zejść, bo puszczam napięcie przez żarówkę. Pamiętajmy, że ten wzmacniacz pobiera 280 W trafą z gniazdka przy maksimum, ale puszczam przez żarówkę 60, sorry, tak dobrze mówię, co tu na nie napisali, nie widać już na tym opakowaniu, 75 W żarówka, słuchajcie, czyli puszczam 1/3 mocy na wzmacniacz w tej chwili, gdzieś pi razy oko, więcej 70 W nie weźmie trafą. Nie ma się zmiłuj, bo żarówka się zaświeci pełną mocą. Czyli 1/3 mocy puszczam i muszę zejść tym prądem jak najmniej. I później, potem już jak zejdę nisko, będę mógł sobie wyłączyć żarówkę i będę mógł sobie delikatnie ustawić PR-kiem przy okazji. Zanim jeszcze cokolwiek zacznę robić, musimy te PR-ki troszeczkę zdezynfekować. Ok. Teraz, żeby było śmiesznie, to musimy to wydmuchać koniecznie, albo umyć, albo wytrzeć na sucho. Gdzie jest ta moja dmuchawka? Możemy sobie śmiało teraz wziąć śrubokręcik malutki, jakiś taki znaleźć, tylko ciężko tutaj umyć. Tyle śrubokrętów. O, tutaj mam stronę. Dobra, te strojki. Pokręcimy trochę w lewo, w prawo, żeby on tam się zasmarował. I razy oko ustawimy tak, jak było. Ok, i teraz dmuchamy. Okej, słuchajcie, to ma być czyste, a nie posmarowane. Momencik, muszę tutaj sobie ustawić jeszcze raz. Dobra, podpinamy się TP1, TP2 woltomierzem. Sztuczne obciążenie odłączone, kolumny nie ma. Sygnał na 0.
bez sygnału. Kurczę, no. Zaraz mnie narobił. Dobra, mamy TP1, TP2. Ok, jest podpięte. Włączmy go. mV. Wow! Patrzcie, kurde, poniżej 100 mV nie może zejść. Czyżby tranzystor? O, jak prąd rośnie ładnie. Ha. Ha. mV, dużo. Dobra, wyłączmy, sprawdźmy, zobaczmy teraz lewy kanał, co będzie na lewym kanale. Czyżby jeszcze jest jakiś ból, pewnie jest. Sprawdźmy sobie, znaczy prawy teraz sprawdźmy, nie lewy. To był lewy, teraz będzie prawy. Dobra, włączmy. Podpiąłem, czy się nie podpiąłem? Się chyba nie podpiąłem. Albo już coś się spaliło. Dobra. Coś musiałem uwalić, wiecie? Ale numer. Ale nie. Diutki się świecą. Bo teraz słabiej żarówka idzie. Teraz zobaczmy, czy tutaj coś pokaże, czy nie. Pokaże, czyli słuchajcie. Lewy kanał możemy sobie zejść do zera praktycznie. Czyli coś tutaj musiałem źle podpiąć. Na pewno TP1? 4 mV. Dobra, wyłączam. I zobaczmy, co się dzieje z tym pierwszym kanałem. Bo coś mi tutaj się nie widzi, słuchajcie. Jest... Może nie pod ten punkt podpiąłem. Ale nie, no tu innych nie ma pomiarowych. Sprawdzałem na schemacie. Czyżby? Słuchajcie. 80 mm. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak z jednym kanałem jeszcze. Lewy zapracował idealnie. Znaczy ten prawy. Lewy, ten który całego przysypałem, zapracował idealnie, słuchajcie. A ten ma 89, 88, 6, 5, no może i będzie się stabilizował. Jeszcze by było można, wiecie co? Bo ja tutaj wymieniałem całkowicie na inne tranzystory od... Zobaczmy go troszeczkę, schłodźmy. Nie ma różnicy. No to podgrzejmy go trochę. Zobaczymy, czy wina jest tranzystora od prądu spoczynkowego, czy coś w układzie jest nie halo. Moment, muszę tutaj się podpiąć. Czekajcie, co to jest. Dobra, podgrzewam tranzystorek. Stabilizuję, słuchajcie. Czyli jednym słowem, słuchajcie, jest
już wiem, co trzeba zrobić. Te dwa tranzystory, które tutaj podstawiłem do stabilizacji prądu, przy nich są jeszcze dwa rezystory do bazy tego tranzystora, które ograniczają jego te wahnięcie między dolnym a górnym, nie? I trzeba będzie dobrać te rezystory. Prawdopodobnie w tym kanale są... No, dostały w piernicz. No, to tutaj wszystko w nim dostało w piernicz, ale teraz będzie wszystko nówka. Dobra, ja dobieram te tranzystory i za chwilkę się spotykamy z powrotem. Słuchajcie, grunge już zapracował. Będzie wszystko dobrze, tylko jeszcze kwestia właśnie tutaj sprawdzenia tych rezystorków przy tranzystorze od jako czujnik temperatury, nie? Który po prostu steruje nam prądem spocznikowym. Spotykamy się w następnym odcinku, słuchajcie. Dalej z Luxmanem. Będzie jeszcze jedna część z tego sprzętu, bo będzie odnowiona całkowicie obudowa. Ale to już w następnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji, nie? I do kciuków w górę. Pozdrawiam.